Chcemy Bałtyckie Morze. Żeglarskiego ze sportem koszykówki wydawał się na początku rzeczą taką dziwną. Wciągamy jeszcze. Wciągamy oczywiście Gdynię. Zaszczepić w sercach młodych osób pasję do żeglarstwa, pasję do sportu. Kapitanowi Krystianowi i całej jego załodze. Przez te ostatnie dni tutaj byłem świadkiem, jak wiele było do zrobienia. To wszystko jest ogromną pomocą ludzi, którzy mi w tym pomagają i sprzyjają. Myślę, że jesteśmy naprawdę już dobrze przygotowani. Teraz ten rejs transferowy, tak możemy go nazwać, w kierunku linii startów Piemów będzie zarazem i treningiem, i dotrymowaniem jachtu. Jeżeli ktoś się ściga, to nie można myśleć o niczym bardziej na południe niż trasa po autodromie czy loksodromie. Spodziewane są różne perturbacje pogodowe w tym roku w związku z tymi zakłóceniami tego czasu. Marzenia żeglarza, taka tęsknota za jakimś optimum pogodowym, za warunkami. Co by pan chciał na Atlantyku? Módlmy się. Ojcze Przedwieczny, jako służby będzie można śledzić postępy. Można powiedzieć, że już prawie na trasie transatlantyckich regat samotnych żeglarzy. Przejrzeć obiekty ze stabilizacją i tyle. Tak? No. Zamach!